Zapraszam na moją grupę na Robloxie, gdzie możecie kupić sobie taką bardzo fajną czerwoną koszulkę z tostem. Witam serdecznie, kolejny film na kanale. Dzisiaj jesteśmy na Jumping Pet Simulator, czyli na trybie, na którego już pojawiły się dwa odcinki na tym kanale. I od ostatniego odcinka zmieniło się naprawdę bardzo dużo. Prawda jest taka, że w sumie jak publikowałem poprzedni odcinek, to już było bardzo dużo od tamtego momentu, bo to było z lekkim opóźnieniem. A to, co jest teraz, to już w ogóle niesamowite. Patrzcie, jakie mamy w tym momencie pety. Mam same golden pety, które po prostu zdobywam i patrzcie, jaką one mają moc. Już wszystkie są tak naprawdę, znaczy wszystkie, prawie wszystkie, ponieważ mógłbym mieć wszystkie. O właśnie, dlaczego ja nie mam? Aha, bo one tutaj mi gemy dają więcej, ale patrzcie, jak zdejmiemy wszystkie i założymy najlepsze, to wszystkie, które mam, dają mi już 3 miliony, prawda, tych pieniędzy, czyli naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo. No i za tą kwotę możemy kupować sobie bardzo fajne jajka, które dzisiaj też będziemy otwierać, no bo w końcu, że tak powiem, trzeba wydropić jeszcze lepsze pety. Ale w dzisiejszym odcinku to nie jest najważniejsze, ponieważ wleciał upgrade tutaj, prawda? Że tam nie upgrade, tylko update do gierki. I wow! Teraz pieniądze wylatują, jak się wskoczy na chmurę. Tego nie było wcześniej. Jest, diamenciki też wypadają. No to taki jest update, tego nie zauważyłem, a teraz widzę, że coś takiego jest. Ale przede wszystkim jest dodany nowy biom, więc my musimy tam właśnie pójść na górę. Zanim to jednak, to ja zobaczę jeszcze, jakie ja tutaj mogę upgrade dać, czy coś nowego przyszło, ponieważ w tym momencie mam 157 bilionów tej mojej jakby tych pieniędzy. O, tu jest sklep normalny, ale to nie tu, tutaj możemy wejść. No i w tym miejscu mamy ulepszone wszystko na maksa, ale widziałem, że tu za 5 milionów, a nie, to jest 5 milionów, że to ma moce, a za 1700 robuxów. O kurczę, to już dużo. Ale jak widzicie, mam wszystkie game passy tutaj pokupowane, prawie wszystkie, bo jeszcze plecaków nie mam, ale te plecaki mi nie są aż tak potrzebne, bo ich mam, bo i tak ma miejsce do ekwipunku póki co, więc jakby tego nie potrzebujemy. No dobra, więc co, pójdźmy na górę może, zobaczmy, co się kryje na samej górze, może odkryjemy jakieś nowe jajo czy coś, więc teleportujemy się tutaj do ostatniego miejsca, do którego już mogę przyjść. Tutaj mamy jaja, które mógłbym otwierać i patrzcie, możemy sobie otworzyć nawet jedno. I ono jedno kosztuje 4B, no więc mamy 157B, więc troszkę byśmy mogli otworzyć. Tego jeszcze ani razu nie dropnąłem, to już mam, bo jak zobaczycie sobie tutaj, to szarki mam. No i właśnie ja bym chciał jeszcze więcej tych szarków, żeby móc je wszystkie połączyć, żeby móc zrobić już naprawdę potężnego peta. Z tym, że jest to dosyć ciężkie, żeby akurat takie trafić. No ale dobra, możemy spróbować. Weźmy sobie jedną Lucky Potę. Tutaj jest w sklepie do wzięcia. Więc bierzemy jedną, mamy 8, więc... Ej, nie, nie chcę kupić, bo ja mam. Użyj jedną, dobra, używamy. I teraz tak, ogień. Otwieramy po 3. O, 3 rozdymki. To akurat nic takiego fajnego. Nic fajnego. Nic fajnego. Nic fajnego. Proszę, dajcie coś dobrego w końcu. Nic fajnego. O, i mamy w końcu meduzę. Dobra, to jest w miarę spoko. Ale przydałby się szark, zaraz się z wszystkich pieniędzy wystrzelam, ale spoko. O, jest kolejna meduza. Jest kolejna meduza, czyli meduzy tutaj lecą, ale tych szarków ciężko, jest kolejna meduza. No, szarka nie ma, o, jest kolejna meduza. No i brakło nam pieniędzy, ale tutaj możemy pójść wyżej i zacząć zbierać sobie jeszcze więcej pieniędzy, więc tak, zróbmy. Lecimy tu, pyk! Jesteśmy tutaj, jesteśmy tu i teraz musimy dostać się na sam koniec tych chmurek, które prowadzą do najnowszej mapy. Czyli gdzie to jest? Tam, tam jeszcze, tam będzie trzeba odblokować za pieniądze. O nie, tam będzie trzeba odblokować za pieniądze, ja właśnie się wystrzelałem z wszystkich pieniędzy, które miałem chyba. No nie, no dobra. O, ale patrz, ile dostaję, pum, stajemy i... Łup, 200 milionów dostałem za skok na jedną chmurę złotą. Dobra, no jest dobrze, teraz już zbiera się te pieniądze naprawdę przyjemnie. Tym bardziej, że ja bardzo dużo pieniędzy zebrałem stojąc na awku na VIP-ie. Więc to jest sposób na zdobycie dużej ilości pieniędzy, żeby sobie na awku postać. No a jak ktoś ma czas i chęci, no to można sobie poskakać po chmurkach. No ja sobie czasem lubię poskakać po chmurach, bo o wiele szybciej to idzie faktycznie tutaj, bo są te złote chmury, których nie ma na awku. Ale też był event ostatnio tutaj z diamentami. Ja na tym evencie troszkę sobie pograłem i troszkę tutaj pozdobywałem, ale no nie udało mi się zdobyć tego, co było najlepsze. Dobra, czy my tu wpadniemy do tego? Wow, wpadłem tu. Co jest grane? A i znowu polecimy do góry. Dobra, ej, ale fajne. Fajne, bardzo fajne, przemyślane. Dobra, skaczymy tu i zobaczymy, co się kryje na samym końcu. Tam widzę, że dostaniemy się do jakiejś farmy i tam będzie trzeba odblokować to przejście. Pytanie, za ile pieniędzy? Ja nie mogę. To jest pytanie teraz najważniejsze. Bo ja wystrzelałem się z wszystkich pieniędzy, a domyślam się, że to nie będzie 3 biliony, tylko to raczej już będzie pewnie tyle, że ja... że tak powiem, kopara opadnie. Dobra, zobaczmy, ile tu zostaniemy. Pum! Mamy tu kolejne 130 tysięcy. No, to różnie daje. Czasem jedna chmura daje bardzo dużo, czasem druga chmura, która wydawałaby się, że jest identyczna, daje o połowę mniej. Ale no trudno, czasami białe chmury też dużo dają. To jest takie losowe, widzę. Dobra, pytanie, ile tu będzie trzeba zapłacić, żeby to odblokować. Ja czuję, że... strzelam, że to będzie 30B. 30 bilionów, tak obstawiam. Tak obstawiam, że to będzie 30 bilionów. Uwaga, zobaczmy to. Do odblokowania... 2 biliony?! Co?! Naprawdę odblokowałem to chwila, moment?
Już mam tak potężne pety, że ja zbierałem tak dużą kwotę? Dobra, no to jest, no to odblokowane mamy. Zobaczmy, co tutaj jest w takim razie. Dostaliśmy się na farmę. Dostaliśmy się na farmę, czyli nowy biom. No i nie ma w tym miejscu jeszcze jaj z tego, co widzę. Chyba, że są tu w środku. Czekajcie, może są w środku. Są w środku! Dobra, i jaki koszt ich? O kurczę. Dobra, zobaczmy, co my tu możemy dropnąć. O, jest UFO, dobra. Czyli możemy teraz UFO dostać, no i mamy jakieś zwierzaki. Ej, tego UFO to by było mega dobrze zdobyć. Z tego, co ja widziałem, to w sklepie jest teraz do kupienia, nie? Jest tutaj jakieś inne UFO w ogóle. No dobra, teraz jest jakiś farmerski event. Zobaczmy, co nam dropnie. Mysz. Mysz nam dropo. Dobra, mamy tutaj do odebrania jakieś dodatki, więc odbierzmy sobie je. Ale mamy mysz. Dobra, a tutaj co jest? Ej, czy ja odkryłem właśnie jakiegoś sekretnego peta? Czy ja to dostanę? Nie, tu jest krowa po prostu. Czy ja mogę to jakoś odebrać? Czy to jest jakiś sekretny pet, którego dostanę, jak tu postoję chwilę? Proszę? Albo jak się dostanę na UFO? Może? No nie, chyba nie. Chyba nie, nie ma tu żadnych sekretnych rzeczy. Szkoda, ale jest tutaj kurnik, do którego możemy było wejść? Nie można wejść. No dobra, no bardzo fajny biom, z tym, że trzeba teraz uzbierać trochę siana, żeby móc wydać na te jaja. Ale jak głupio zrobiłem, że ja tam wszystko wydałem. Taką głupotę odwaliłem. Masakra. Dobra, zbierałem kolejne 14 bilionów. Zobaczymy, co za to będziemy mogli kupić. Przydałoby się od razu otwierać te w sobie, tu jest największa frajda. Ale dobra, spróbujmy otworzyć te i otwórzmy 3 i po prostu zobaczymy. Jak mi nic nie dropie, to będzie mi naprawdę smutno. Ale... Dobra, świnkę mamy, ej, świnkę mamy, dobra, świnka będzie mocna. Świnia ma 1,9 miliona, to już jest naprawdę mocno, bo ona jest tak samo dobra jak ten, tylko srebrny, wow! Ej, dobra, no to jest mocne, dobra, czyli tu się będzie opłacało, prawda, posiedzieć i pozbierać. No niestety, jak widzicie, o, mogę otworzyć jeszcze jedną. Dobra, no to otwórzmy jeszcze jedną, zobaczymy, co nam da. Może tutaj z tego dostaniemy coś ciekawego, 320 milionów końców, no to już całkiem spoko. Możemy otworzyć jedno tylko, więc otwórzmy i zobaczymy mysz, oczywiście, że mysz, oczywiście... Super, super, że mysz, ale mysz i tak jest mocna. I tak jest mocna, ona jest dopiero 1,4M, a naprawdę, że to wszystko jak się połączy, to może być mocniejsze niż to wszystko tutaj, więc ej, szczerze, to trzeba to wszystko zbierać i zobaczyć, co z tego będzie, bo to naprawdę, można tu mieć naprawdę fajne pety z tego wszystkiego, więc ja sobie poskaczę i pozbieram, no i jakoś będę musiał to, że tak powiem, wyekspić, no bo... Bo póki co mam fajne pety, ale można mieć lepsze, nie? Dobrze, kolejne 15 bilionów, które mam, otwieramy kolejne, najpierw 3. Lipa totalna i kolejne, o nie mamy na ten, czyli musimy jeszcze po 2 otworzyć, dobra, otwieramy jedno. Świnka, dobra, jest git i jeszcze jedno, mysz, dobra. Lecimy na dół i spróbujemy to połączyć, zobaczymy ile to będzie wszystko warte, bo wydaje mi się, że możemy tutaj fajne pety zdobyć i lecimy sobie tutaj na upgrade'a do tych petów. I teraz tak, najpierw wchodzimy na silver i mamy tak, myszy już jest sporo, czy ryzykować w ten sposób, byśmy mieli po 2 srebrne, ryzykuję. Sukces, dobra, i drugą to samo, uwaga. Sukces, dobra, jest git, udało się. Mamy 2 świnie, czy ryzykować na 40? No, tu już nie będę ryzykował. Tu już nie chcę tak zaprzepaścić szansy na zdobycie czegoś fajnego. Mamy takie jeszcze pety, no to jest zdecydowanie najmocniejsze. Zobaczmy w takim razie, ile teraz... Dobra, 4... Ej, dobra, to są silvery dopiero. Czyli jak będą goldy, to będzie jeszcze dwukrotnie, czyli będą silniejsze niż te pety. Okej, dobra, czyli teraz zdejmij wszystkie, załóż i patrzcie, to jest aktualnie mój najsilniejszy pet. W ogóle jakaś srebrna mysz, ty czaisz to? Dobra, czyli jednak się, że tak powiem, opłacało to robić. Czyli nawet najsłabsze jajko z tamtej góry jest najlepszym jajkiem tak naprawdę, które możemy zdobyć. No i tutaj możemy sobie te jajko otwierać. Czyli krótko mówiąc, lecimy na AFK, tylko nie tutaj, tylko na VIP-a. Tam sobie siedzimy i zbieramy jak najwięcej. No i po prostu upgrade'ujemy i zdobędę kolejne srebrne, a nawet i złote po prostu myszy i tak dalej. I mam nadzieję, że jakaś świnia by się też udała. Ale dobra, zobaczmy, co my tu mamy jeszcze. Meduzę możemy sobie połączyć, więc połączmy sobie meduzy na... Ryzykujemy. Sukces, jest świetnie. I tutaj też zaryzykuję. Porażka. No trudno, ale dobra, tutaj możemy lecieć na pewno na tak. Dobra, porażka. Zobaczmy jeszcze raz. Lecimy po 4, to jest chyba najbardziej opłacalne, bo jest duża szansa i tak, a można zaoszczędzić troszkę. Więc lecimy tak. Sukces. Widzicie, jak to leci. Niesamowite, na 4. Dobra, sukces. Raz, dwa, trzy, cztery. Sukces, widzicie? To się opłaca. Ile już za ten... O, 4 miały być. Tu, myk. Sukces. Kolejne 4. Sukces. I teraz na tych 2 porażka jest. No niestety. Tu nie będę ryzykował, chociaż tutaj jest szansa na sukces. Ale jeszcze jednego szarka wolałbym zdobyć. Jeszcze tak wiecie. Z jeszcze jednym szarkiem, żeby było zaryzykować. Bo ciężko jest je zdobyć. Ale jak widzicie, mamy już całkiem fajne pety. Zdejmijmy sobie wszystko. Dobra, załóżmy jeszcze raz. Czyli krótko mówiąc, w tym momencie najsłabszy pet ma 4,3 miliona. Polećmy sobie na samą górę i zobaczymy, ile teraz będzie mi się zbierać tych pieniędzy. Bo wydaje mi się, że teraz powinno być naprawdę mocno. Pyk. Już patrzcie, zaraz będzie milion.
Tu, tam jakiś ziomuś właśnie przebiegł, przez co mi chmury stracił. Ale dobra, bierzemy to. Patrzcie, już mamy, znaczy milion, bilion. Już mamy bilion, bilion 200 milionów, no jest dobrze, jest dobrze. Zbiera to naprawdę spoko, aczkolwiek no trzeba mieć jeszcze jakieś takie, trzeba jeszcze lepsze mieć te pety. Wydaje mi się, właśnie jestem ciekaw, jaki jest najmocniejszy pet w ogóle tutaj na tym trybie. Wydaje mi się, że najmocniejszy pet to będzie jakiś taki do kupienia, tak mi się wydaje. No bo to by było najbardziej chyba uczciwe, jakby tak było. Z tym, że teraz tutaj jest za 5 milionów. Znaczy 5, no to będzie najmocniejsze chyba teraz. Bo to jest 5, nie czekajcie, 5 milionów to jest podstawowe, jakby trzeba było ich kupić. Szybko to policzę, jest tak. Trzeba by było kupić 5, żeby mieć pewne, żeby się nie wyłożyć. 5 trzeba kupić, czyli to jest 1000 razy 5, czyli to jest prawie 10 tysięcy robuxów, żeby mieć na silverach. Czyli trzeba 50 tysięcy robuxów wydać, żeby mieć pewnego golda z tego. 50 tysięcy robuxów, wiecie ile to jest siana? To są ogromne ilości pieniędzy. To jest... Chociaż w sumie to nie jest jakoś tak... Znaczy to jest dużo, ale wydaje się 50 tysięcy o wiele więcej. Bo to będzie tam jakieś 400 zł za 10 tysięcy robuxów można mieć. Czyli... No, wydaje mi się, że można by było się szarpnąć na coś takiego, ale... Trochę szkoda, trochę jednak szkoda. To by z 2000 zł myślę, że to by wyszło jakoś. No to nie, to jednak bardzo dużo. To nie, to szkoda pieniędzy na to.